mija pierwszy miesiąc, słuchajcie, użytkowania Mavica Mini. Mam szereg różnych wniosków i szereg różnych doświadczeń, jeżeli chodzi o eksploatację. Odbyłem około 30 lotów, wiadomo, że mamy teraz taką aurę, a nie inną. Ale mogę powiedzieć, że jest całkiem niezły w wielu sytuacjach. Oczywiście też daje ciała w kilku sytuacjach, takich jak na przykład zasięg w mieście. Dzisiaj trochę na temat ustawień, dlatego że jestem już bogatszy o pewne doświadczenia, wiem jak wyciągnąć pewne rzeczy. Wiem też trochę na temat ekspozycji, jak sobie radzić z tym dronem. Postaram się pokazać kilka takich podstawowych rzeczy związanych z ustawieniami Mavica Mini. Słuchajcie, dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko te filmy na YouTubie, pozostawiam linki pod filmem. Tam jest warsztat online, a także nasza platforma Drone Bootcamp, gdzie mamy pełną integrację, wymianę informacji, konsultacje ze mną i tak dalej. A teraz przechodzimy już powoli do ustawień i patrzymy na ekran główny nasz. Już w tym momencie będziemy wiedzieli, jakie ustawienia są. Mamy ekran główny. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to możecie zobaczyć tutaj, że faktycznie są dostępne, na przykład jest dostępna aktualizacja, ale z tego poziomu to, co jesteśmy w stanie zrobić z ekranu głównego, to przejść do naszych danych. Są też ustawienia profilu i tutaj są ustawienia samego update'u, synchronizacji flight daty, czyli danych lotów, camera view, jak widzicie mamy tutaj auto enter camera view, czyli to są te ustawienia wcześniejsze i przechodzimy od razu do ustawień, do widoku kamery. Mamy też możliwość tutaj z tego poziomu głównego wyczyszczenia plików cache i ustawień prywatności. To wszystko jesteście w stanie uzyskać z ustawień profilu. I jakie tutaj mamy ustawienia? Jeżeli chodzi o lewy górny róg, tutaj mamy ustawienia lotu, tryb sportowy w tej chwili S, tryb C jako Cine Smooth i tryb P Position. Ja te tryby dokładnie omawiam w warsztacie. Wszyscy, którzy wiedzą, mają już dokładnie te informacje. Jeżeli ktoś nie wie, to pod filmem jest link. Następnie po kliknięciu tutaj w Take Off mamy informacje dotyczące tych naszych bieżących ustawień lotu, a mianowicie Auto RTH Altitude, czyli wysokość, na której wraca dron podczas Return Home. Dobrze ustawić tę wysokość powyżej najwyższej przeszkody. Są w miastach niekiedy bardzo wysokie budynki, na to trzeba zwrócić uwagę. Są też słupy energetyczne albo na przykład macie do dyspozycji też drzewa, czy są w okolicach drzewa. Teren też może być pofałdowany, na to trzeba uważać i ta wysokość RTH jest jedną z kluczowych wysokości, dlatego że na tej wysokości będzie dron wracał, a on nie ma, pamiętajcie, czujników z przodu. Maksymalna wysokość, ja zostawiam 120 metrów, dlatego że powyżej 150 już odbywa się ruch załogowych statków powietrznych, zostawiam 120. Maksymalny dystans tutaj określiłem jako 1880, oczywiście możemy go też powiększyć bez limitu. Pamiętajcie, że przy lotach poza zasięgiem wzroku trzeba mieć obserwatorów, a jeżeli chcecie coś więcej, to pewnie szkolenie, biwlos, zgłoszenie i tak dalej. Więc legalnie latamy do zasięgu wzroku, a zasięg wzroku bez obserwatorów, bez spoterów wynosi pewnie ze 200-300 metrów to wszystko. No i następnie tutaj mamy możliwość już sformatowania naszej karty. Lokalnie nagrywa nam ta aplikacja na telefon, może nagrywać, ale mamy też możliwość nagrywania na kartę pamięci. Ja w tej chwili takiej karty nie mam. Poszczególne ustawienia, które tutaj jeszcze mamy, to wam pokażę z poziomu ekranu głównego, to są ustawienia foto. Jeżeli klikniemy na ikonę foto, mamy możliwość przejścia do trybu manualnego i tutaj ustawiamy ISO. Ja staram się utrzymywać ISO jak na najniższym poziomie. W tej chwili mieliśmy 400, dlatego że jesteśmy w pomieszczeniu. Shutter speed, czyli czas ekspozycji lub też migawka określane w ten sposób. Im jest dłuższy, tym lepsze oczywiście doświetlenie, lepsza ekspozycja, ale trzeba pamiętać, że dron porusza się, to nie jest aparat na statywie, więc ważne, żeby takie rzeczy kojarzyć jak odpowiedni czas ekspozycji, ale też trzeba pamiętać, że dron wymaga no jednak pewnego podejścia, skoordynowania tego trójkąta ekspozycji. Przysłona tutaj jest stała 2.8, więc mamy do dyspozycji jedynie ISO, czas naświetlania, to jest wszystko. I z tego poziomu widać, że aktualnie
mamy niedoświetlony obraz, więc trzeba nieco wydłużyć czas ekspozycji. Jak widzicie, w tej chwili go wydłużamy. Ja zostawię ciemniejszy, żeby było lepiej wyraźnie widoczne te parametry na ekranie. W tej chwili kompensacja jest na minus 0,2, czyli w normalnych warunkach ten obraz jest mocno niedoświetlony, trzeba go doświetlić. Przejdziemy do ustawień wideo. Tutaj jest trochę mniej tych ustawień, dlatego że mamy tylko i wyłącznie automatyczne, ale możemy zablokować ekspozycję i tutaj poruszać się samą kompensacją. Ja zwykle kompensuję w dół, mniej więcej minus 0,3, minus 0,7 to jest to, co daje mi najlepsze rezultaty z tego względu, że ten obraz z Mavica Mini ma tendencję do przepalania właśnie nieba i te szczegóły tracimy na tle nieba. Ok, przechodzimy do następnych ustawień, czyli kropeczki tutaj na górze po prawej stronie. I tutaj mamy safety, to o czym mówiłem, distance, RTH, altitude i distance maksymalnej wysokości, na której latamy. Następnie możemy ustawić też update home point, jeżeli poruszamy się na przykład łodzią albo na jakimś pojazdem. Jesteśmy w stanie home point przestawiać i aktualizować w danym miejscu. Ustawienie sensorów tutaj możemy tylko kalibrować. Advanced settings tego poziomu to jest CSC, czy chcemy mieć możliwość wyłączenia silników poprzez właśnie ten ruch CSC, czyli dwa drążki do siebie i na dół lub dwa na zewnątrz i na dół. W takich sytuacjach, kiedy na przykład zwiewa wam drona i widzicie, że go tracicie, to jest też pewna forma zabezpieczenia. Zdarzają się spektakularne zabrania drona przez wiatr. Faktycznie Mavic Mini ma to do siebie i można go wyłączyć, jeżeli widzicie, że obszar jest pusty, można wyłączyć mu w tym momencie silniki poprzez CSC i przytrzymać. Ciekawa sprawa, do tej pory nie mieliśmy takich doświadczeń, dronów wiatr zwykle nie zawierał, ale Mavic Mini jest pierwszym takim lekkim dronem, który jest podatny na to. Także widać, że tutaj można odhaczyć właśnie w sytuacjach awaryjnych albo kiedy nam się to podoba. Payload mode, następna ciekawa sprawa, to aktywujemy to ustawienie, kiedy latamy z tą klatką, czyli z naszymi osłonami na śmigła. I zwykle latajcie w pomieszczeniach albo tak, pod dachem właśnie, bo to niekoniecznie musi być dom czy pokój, to może być też na przykład hala. W ten sposób dajemy znać naszej aplikacji, że latamy w osłonach. Dobrze, przechodzimy do control i tutaj to, co mieliśmy wcześniej z pozycji ekranu głównego, tryby, position, cine, smooth lub sport. Ja zwykle staram się robić ujęcia, wykonywać ujęcia w pozycji cine, smooth, a natomiast jeżeli przemieszczam się, to w trybie albo sportowym, albo w trybie position, w zależności jak chcę szybko się przemieszczać, ile mam czasu, ile mam baterii i tak dalej. Następnie ustawienia units, to są jednostki metryczne lub imperialne, w zależności czy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, ale też na przykład w Australii mają inne jednostki i tak dalej. Możemy tutaj wybrać metry, kilometry lub też mile, stopy. W ten sposób dane jednostki odległości czy prędkości wyświetlać. Ustawienia gimbala mamy także follow. Gimbal utrzymuje nam pozycję kamery w jednym miejscu, czy stara się utrzymać FPV. To porusza się dokładnie kamera, tak jak porusza się dron. Gimbal calibration możemy z tego punktu skalibrować. Ja o tym mówiłem też. Advanced settings. Możecie znaleźć mój film na ten temat ustawienia gimbala. Tutaj robiliśmy te ustawienia, jeżeli chodzi o prędkości. To jest właśnie to, jeżeli chodzi o możliwość wychylenia do góry. Ok, to jest to ustawienie. Następnie tryb drążków. Drugi to jest klasycznie używany. Czyli lewy drążek odpowiada nam za górę, dół i za skręty, a prawy drążek za przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej, czyli mamy przód, tył, lewo, prawo. I to jest ten tryb numer 2. Jeżeli na przykład chcecie latać tyłem, prawda, bo są takie sytuacje, że chcemy latać tyłem, a jednocześnie kontrolę mamy dokładnie taką jak w naszym, możemy przestawić ten tryb, jeżeli chodzi o tryb kontrolera i drążków. Kalibracja samych drążków, samego RC w tym momencie też jest dostępna. Ustawienia kamery to jest aspect ratio, czyli współczynnik proporcji 4/3, on odpowiada rozmiarowi matrycy. De facto możecie ustawić 4/3, a później wybrać, wykadrować ten fragment, który chcecie, lub 16/9. On już nie odpowiada
odpowiada trybowi matrycy, ale to jest tryb typowy, który stosujemy w tej chwili w urządzeniach. Na ekranach komputerów jest on najpopularniejszy. 4/3 jest to klasyczny tryb, który aspect ratio, czyli nasz współczynnik, który do tej pory był stosowany na przykład w telewizji. Dziennik telewizyjny, jak ktoś pamięta, jest trochę starszy, był wyświetlany i telewizja jeszcze, no powiedzmy 20 lat temu w takim trybie, jak w takim współczynniku jak 4/3. Tutaj możemy też naszą pamięć z tego poziomu zresetować, sformatować. Advanced settings to są tutaj ciekawe właśnie rzeczy, bo mamy wyświetlanie histogramu, następnie mamy siatkę i linię, wyświetlanie na ekranie i punkt centralny. Ja zwykle zostawiam, jeżeli wyświetlam siatkę, to ten środkowy. Overexposure warning to jest zebra, która pokazuje nam, czy mamy przepalony dany fragment. Ja tego staram się nie używać. Mniej więcej widzę, które fragmenty są, mogą być przepalone, ale też zdejmuję ekspozycję na -0.3. Anti-flicker to jest zapobieganie migotaniu, można powiedzieć, nam na ekranie. 50 Hz lub auto. Ja zostawiam auto, 60 Hz dla Stanów Zjednoczonych. Video subtitles to są dane telemetryczne, wyświetlanie ich, ale też rejestrowanie, przede wszystkim rejestrowanie w jednym pliku z filmem. Tutaj w Mavicu Mini my tego pliku nie mamy osobnego w formacie SRT, ale pokazuję w warsztacie online, w jaki sposób wydzielić ten plik i wyświetlać też dane telemetryczne. Na przykład o ISO, prawda, bo to jest kluczowa sprawa. My tutaj w formacie wideo, ustawieniach wideo nie możemy ustawić ISO, ale możemy podejrzeć już właśnie w postprodukcji. Cache when recording to jest pamięć, która jest wbudowana w urządzenie mobilne, rejestruje nam dany lot na zasadzie podglądu i na zasadzie tych właśnie informacji, które mamy. Czyli jeżeli nagrywamy, to nagrywa nam się też podgląd w pamięci telefonu. Dobrze, i to są te ustawienia właśnie zaawansowane. Możemy też zresetować wszystkie ustawienia poprzez Reset Camera Settings. Transmission, tutaj zwykle ja stosuję automatyczny tryb, takie są zalecenia. Ok, i jeżeli chodzi o About, tutaj możemy nadać imię swojemu mini, czyli możecie go nazwać tak jak waszym imieniem, nazwiskiem. Dzięki temu, jeżeli na przykład się odnajdzie, też po imieniu i nazwisku można tego drona znaleźć. Oczywiście, gdy ktoś sparuje go z drugim kontrolerem, w tej części widzimy, czy są aktualizacje oprogramowania. Widzimy też, jaka to jest forma działania, ile razy bateria była ładowana, a także tutaj są właśnie numery flight controllera, samego kontrolera i też numery seryjne kamery, które te flight, numer flight controllera może być potrzebny nam na przykład do ubezpieczenia DJI Care. No dobrze, i to są te ustawienia, o których chciałem powiedzieć dzisiaj. Jak widać, w aplikacji DJI Fly jest ich zdecydowanie mniej niż w aplikacji na przykład DJI Go 4. Natomiast jest ich tutaj kilka i warto o nich pamiętać. Jeżeli byście chcieli czegoś więcej z przykładami, z rozszerzeniami, studia przypadku, wszystko to udostępniam w warsztacie online, link poniżej. My jeszcze będziemy do końca grudnia zajmowali się Maviciem Mini. Ja będę ten warsztat doskonalił na Wasze wnioski, na podstawie Waszych wniosków, które składacie do 15 grudnia. Ze wszystkimi uczestnikami jestem w stałym kontakcie mailowym, przekazuję informacje o tym, jakie działy dodałem na bieżąco, ale też pytam, nad czym popracować i co jeszcze chcielibyście w takim warsztacie ująć. Na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!